dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o małych pozytywkach. Pozytywka to jest taki instrument mechaniczny. Polega to głównie na tym, że na wałku mamy takie bolce i te bolce jak haczą o nastrojony grzebień, to wtedy pojawia nam się jakaś melodia. Myślę, że tutaj najprościej będzie to pokazać na zasadzie takiego tutaj pozytywki, które często są w zegarkach. Gdybym teraz tutaj to koło kręcił, to o, proszę zwrócić uwagę, jest wydawane dźwięki. Oczywiście w momencie, jak to jest przymocowane do jakiejś obudowy, to wtedy ten dźwięk jest całkiem inny. Każdy taki element to jest inna zapisana melodia. No, takie coś jest w środku, w tym zegarku, który zamiast budzenia dzwonkiem ma budzenie pozytywką. No, muszę powiedzieć, że mam tutaj takie mieszane uczucia, ponieważ jak ja to słucham, to mi wychodzi, że to jest hymn polski tutaj, ale tak nie zawsze mi się to udaje, że tak powiem. Jest to bardzo swojska melodia. No mówię, ja słyszę tutaj hymn polski, ale nie jestem do końca pewny, czy tak jest faktycznie. No i tak jak wspomniałem, w środku jest taka ta pozytywka, która powoduje, że to mi się tutaj, że tak powiem, pojawia. Boję się, że on będzie nam tutaj cały czas teraz grał i nie będzie zakłócał kolejne pozytywki. Muszę przyznać, że bardzo ładnie też to widać na zasadzie tej pozytywki tutaj, bo jeżeli wezmę ją, nakręcę i teraz jak ją tak, o, musimy coś tutaj przestawić, bo ten nam przeszkadza tutaj w pracy. O, udało nam się go wyłączyć. I tutaj też jest, i tak proszę zwrócić uwagę, jest pozytywka, ten element, który pokazywałem Państwu na początku, i do tego jest dodatkowo osobny napęd. I teraz, jeżeli tak puszczę, to to jest bardzo głuche. Ale jeżeli położę to na membranie, to od razu to inaczej brzmi. Oczywiście tutaj ten dźwięk pozytywki jest też troszeczkę zagłuszony pracą tego mechanizmu napędowego, ale jest to ewidentnie, powiedzmy, mała pozytywka, która, że tak powiem, może być zamontowana najczęściej w zegarkach, w kasetkach, w jakichś zabawkach. Mam nawet album na fotografię, gdzie jest mała pozytywka. W każdym razie to tutaj jest i wyłączymy ją w ten sposób, położymy ją tutaj. Żeby tego zademonstruję Państwu kolejną, bardzo ciekawą. Również proszę zwrócić uwagę, że wszystkie pozytywki, które Państwu pokazuję, są w zasadzie wykonane z metalu. Takie pozytywki, które mają już elementy plastikowe, nie za bardzo mnie interesują. Różne melodie i naprawdę taka ilość tych mechanizmów pozytywek zgromadziła mi się w ten sposób, że posiadam zabawkę, która była zabawką mojej babci, z której po wojnie ktoś wymontował pozytywkę celem chyba dokonania naprawy. I ta pozytywka gdzieś zaginęła. I mam tą zabawkę i ciągle próbuję kupować kolejne małe mechanizmy, żeby tą pozytywkę wstawić do tej zabawki mojej babci, ale na razie mi się to nie udaje, ale stałem się kolekcjonerem małych pozytywek, ponieważ, no, nie ukrywam, mam tutaj kolejną pozytywkę, gdzie fajna jest, bo ma wszystkie zęby. Proszę zwrócić uwagę, tą, którą tutaj prezentuję, jest trochę szczerbata, czyli te zęby się tutaj wyłamały i wtedy ta muzyka, ta melodia będzie już inna. No, kolejna, powiedzmy, taka jaka jest w zegarkach, też bardzo dobra, zwracam na to uwagę, żeby były wszystkie zęby. No, kolejna już taka, też stałym takim napędem, ze sprężyną, ze wszystkim, również posiada tutaj te
wszystkie zęby. No, tu już jest taka, która jest trochę szczerbata i po prostu no, nie mogę, też jej nie uruchamiam, brakuje tutaj tego wentylatora, który jest jednocześnie regulatorem obrotów, no ale w każdym razie jest to materiał wyjściowy ewentualnie do naprawy jakiejś innej pozytywki. No, dlaczego zacząłem się interesować pozytywkami? Tak jak wspomniałem, chodzi o tą zabawkę mojej babci, ale poza tym kiedyś było tak, że jak ktoś miał pozytywkę i ona się zepsuła, to niósł ją do zegarmistrza. A ponieważ zajmuję się historią zegarmistrzostwa, to bardzo mnie to interesuje. Tu na przykład proszę zwrócić uwagę, to jest akurat ze zbiorów mojego taty. Jest to szwajcarska firma Rewe, która do dzisiaj robi fajne rzeczy. I proszę zobaczyć, jest zegarek. Jest zegarek. I ten zegarek nie ma funkcji budzenia, ale ma pozytywkę w środku. Jak ją tutaj troszeczkę nakręcę i wyciągnę taki bolec, to będzie grać. Jest to bardzo cichutkie, ale w każdym razie jest wyraźnie pozytywka, która jest w zegarku. No, jest to naprawdę bardzo ciekawe i pamiątka rodzinna. No, muszę powiedzieć, że mam też taką pozytywkę, która nie jest w zegarku, tylko jest też takim małym breloczkiem, który się nosi przy kluczach. I też jak to nakręcę i wyciągnę ten bolec, to ona troszeczkę szybko jedzie, ale w każdym razie jest to ewidentnie malutka pozytywka. Niedawno kupiłem bardzo podobną wyłączę, która jest reklamówką firmy Boomar, czyli firmy produkującej maszyny. No tu akurat też jest bardzo ciekawe, ponieważ jest tutaj bardzo znana aktorka, ktoś sobie, że tak powiem, tu włożył jako wizerunek. I można to już tutaj też trochę nakręcić. I to jest charakterystyczne, że to sobie tu gra. A wygląda to tak, że jak się zamknie to pudełeczko, to automatycznie ona się wyłączy. Jest to też bardzo ładny, osobny bloczek. No, mówiłem, że nie lubię specjalnie plastiku, ale pozytywka, która jest w tym bryloczku, jest cała metalowa. Ma wszystkie elementy metalowe, ale została włożona w takie przeźroczyste, plastikowe etui, żeby można było zajrzeć, co jest w środku. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No, jest to w plastiku, ale sama pozytywka jest cała metalowa. Wszystkie elementy są metalowe i znowu zobaczymy, nakręcimy, wyciągniemy bolec i mamy na falę Dunaju. Nie, przepraszam, oczy czarne to jest. To jest oczy czarne. Ale w każdym razie też jest kolejna pozytywka. No i pokazałem duży budzik, który ma zamiast dzwonków pozytywkę. Tutaj pokazałem taki malutki zegarek, bryloczek, który również ma pozytywkę. A najcenniejszym egzemplarzem, jeżeli chodzi o pozytywkę, jest taki no, oszabrowany mechanizm zegarka kieszonkowego, który posiada troszeczkę inny układ. Tutaj nie ma wałka, tylko ma taki bęben, na którym są powiedzmy te zęby, które te bolce, które poruszają tutaj te zęby. Oczywiście z tej strony powinien być jeszcze tutaj mechanizm chodu i polegało to na tym, że podejrzewam, że otwierając zegarek może on zaczynał grać, może o jakiejś godzinie zaczynał grać, trudno mi jest powiedzieć, jest to na pewno z początku XIX wieku mechanizm, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy układ i też jako miłośnik starego zegarmistrzostwa bardzo się cieszę, że tego typu nawet niekompletny mechanizm jest w moim zbiorze, bo jest to kolejny przykład małej pozytywki. No i mogą się Państwo spodziewać, że za jakiś czas po temacie małych pozytywek pokażę Państwu duże pozytywki, które znajdują się w mojej kolekcji, a zawsze mnie ten temat interesował. Tak jak wspomniałem, jak się pozytywka zepsuła, to się szło do zegarmistrza, a jak wszedłem w posiadanie takiej ilości mechanizmów, no ciągle szukam mechanizmu, który mógłbym dopasować do zabawki, która należała kiedyś do mojej babci. Dziękuję.